Dionizy, Julia, Waldek, Kacper albo Marcysia. Pokolenia Polaków przy wspólnych niedzielnych obiadach śledziły losy rodziny złotopolskich i pokochały tę rodzinę. Los jej członków był zwierciadłem naszych przywar, słabości, ambicji i marzeń, a regularną emisję serialu na antenie telewizyjnej Dwójki rozpoczęto 3 stycznia 1998 roku, czyli 17 lat temu. To jest mój dom. Wnuczka Kacpra, oddechnij Boże. Niech on już tam takiej kariery nie robi. Niech on wróci do domu. Własny film, więc jeśli nic, nic już nie. Spraw Boże, żeby mnie wybrali do tkwi w ciemno. Ale nie na tego wybieranego, tylko żebym ja wybierał. I żebym trafił na jakąś mądrą dziewczynę. Nie musi być piękna, tylko żeby się ziemi nie bała. Złoty środek znajdź tylko jeszcze dziś. Złoty środek tak jak my. Złoty środek potem powiesz ty. Tym nowym losem będzie twój film. Czy twoim nowym losem, złotym losem będzie twój film. A za nami Magda Sturzyńska, Marcysia i Radosław Piłowarski, reżyser bodajże od 4 odcinka. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jak złotopolscy zmienili wasze życie? No zasadniczo. Nie dosyć, że to była przez 11 lat moja codzienność i takie równoległe życie, to poza tym no myślę, że bardzo zdobyłam dzięki temu popularność. Byłaś rozpoznawana w całej Polsce, ludzie cię kochali. Kochana. Tak, kochana, właśnie. Ale Jarek, na świecie, wiesz, to jest niesamowite, bo my teraz jakoś o tym nie myślimy, ale pamiętam, że to był serial, który był bardzo ważny dla naszych rodaków za granicą, dla Polonii. On był reemitowany w Polonii i jeszcze potem z angielskimi napisami. Ale były kasety, płyty, pirackie, nie pirackie, to w ogóle było niesamowite. Ja pamiętam, na festiwale polskiego filmu do Chicago, to w wypożyczalniach były kasety ze złotopolskimi, które jeszcze nie były u nas w emisji. Pamiętam, że się wypożyczało i oni byli do przodu, mi mówili, co będzie. Ja nie wiedziałem o nim. Marty się kochali Turka, listonosza uwielbiali. Tak, no. Tak. Mieliśmy kiedyś właśnie z Jurkiem, byliśmy z teatrem Kwadrat w Chicago to było, albo w Toronto, już nawet nie pamiętam. No i zostaliśmy porwani przez polską rodzinę. Tak nagle, tak znienacka. Po prostu byliśmy na spacerze i zostaliśmy porwani, żeby sobie jakieś zdjęcia zrobić do pracy. Żony, pan nas porwał. Ale wiesz, są jakieś takie prawdziwe były informacje, że Czesław Miłosz, nasz noblista, gdy puszczana była w Polonii, wiesz, złotopolscy, zamykał się w pokoju, nie wolno mu było przeszkadzać, ani szurać. To był jego powrót do polskości. Jakaś była magia w tym serialu, że... A no tak, właśnie, a czy to nie jest tak, że ten właśnie ten dworek, te Złotopolice i ten senior rodu grany przez Machalicę, to była właśnie taka emanacja polskości, takiej tradycyjnej, do której tęsknimy. Tak, ale właśnie takiej polskości tradycyjnej, do której tęsknimy, to w tym serialu myślę, że było to, co w nas Polakach jest najlepsze, takie najprawdziwsze, najczulsze, bo ten serial, siłą tego serialu myślę było to, że był taki czuły. Ciepły. Ciepły. Ciepły, śmiesz, tak. No taki był świat. To jest zasługa Janka Pużyckiego, który to wszystko wymyślił z okien jego domu w Gostolinie. Rzeczywiście widać wieś Złotopolice i on to wtedy ten. I on miał takie fantastycznie ucho wyczulone na język. Przecież te postacie, jak oni mówią. Potem to posypali aktorzy swoim talentem, szczególnie Marcysia, czy Bartek Topa, czy potem Ania Przybylca, jak się pojawiła tam. Oni jeszcze wnieśli taką swoją urok, ale teksty były Janka i były świetne. Ja się dobrze w tym czułem, bo ja tak gdyby nie traktowałem tego serio, więc robiłem to tak po swojemu i to razem to, że taka wyszła ciepły film. Ciepły film. Ja słyszałem od studentów, z którymi mam zajęcia, że bo zapytałem ich o Złotopolskie i oni powiedzieli, że to było tak, że się szło do babci na obiad całą rodziną i najpierw była familiada, a potem Złotopolscy. I to była jazda obowiązkowa po prostu. A to ja ci powiem, to było genialne posunięcie pani Niny Terentiew, którą wszyscy znamy, że ja mówię, Nina, dlaczego to puszczasz 14:30? To jest taki przebój, to jest najlepszy polski serial, wiesz. A ona mówi, dlatego, bo to mi zaczyna, łapie widzów, już od tej pory będę do wieczora i trzyma, dokładnie tak. To przypomnijmy sobie fragmenty pierwszego odcinka w takim razie. Więc
to jest mój dom. Weronika, Kacper! Co ten górniak? Taki pop wcale mnie nie rusza. A czy ty wiesz, że dziecko, które nosisz, ma część tej samej krwi, co on? Jestem czarną owcą w rodzinie. Jak to ty? No tak wszyscy o mnie mówią. Wnuczka Kacpra, oddaj mi Boże. Niech on już tam takiej kariery nie robi. Spraw Boże, żeby mnie wybrali do randki w ciemno. Ale nie na tego wybieranego, tylko żebym ja wybierał. I żebym trafił na jakąś mądrą dziewczynę. Nie musi być piękna, tylko żeby się ziemi nie bała. Pierwszy odcinek wyreżyserował Janusz Zaorski, który był wczoraj naszym gościem. A jak się zaczęła twoja przygoda z Złotą? Wiesz, po mnie zadzwonili, że spotkałem się w kawiarni na Pomyślu z panami producentami, z panem Terleckim i Lampką, którzy powiedzieli, słuchaj, przyszedłbyś tam ocieplić nam serial, bo ty jesteś taki rycerz, kto tak umie ciepło opowiadać. Ja mówię, od Janka Serce, od tak? Od Janka Serce i tak dalej. Ja mówię, no ja mam 2 tygodnie wolnego, no to się na te 2 tygodnie umówmy. I 12 lat padłem. Tak, załatwiło mnie to na całe życie, wiesz. To, ale ja bardzo lubiłem i to jest kawał naszego życia i to jest, wiesz, i to przyjemność pracowania z panem Machalicą, czy z panem Turkiem, czy z Pawłem Wawrzeckim, czy z Anią Przybylską, już mnie tylko o czy z Żenią Prywiedzeńcewem, to była ta więcej niż te pieniądze zarabialiśmy. Tak, ale rzeczywiście, przepraszam, bo mieliśmy sobie nie kadzić, no ale muszę to powiedzieć, Sławek rzeczywiście miał taki niesamowity dar, takie poczucie humoru, że wszystkie sceny potrafił, że je wzbogacał o takie poczucie humoru albo o takie zupełne drobiazgi. Bo to były takie czasy, gdy jeszcze reżyser miał coś do powiedzenia, bo w tej chwili wiesz już... W tej chwili ma książkę. Tak. I bohaterka kolejnych seriali, nie to najlepiej. Trochę tak jest. Ale... Ja ci powiem, tylko boję się nas za chwilę nam wytną, a mieliśmy powiedzieć, kogo chcemy pozdrowić. A tak, tak, koniecznie. Chcemy pokażcie nas pozdrowić. Razem, bo my chcemy, tak. my chcemy pozdrowić. Koniecznie. Małgosię Zalewską. Osobę, która temu filmowi poświęciła całe życie, bo reżyserzy się zmieniali, aktorzy się zmieniali, producenci się zmieniali. A ona była zawsze drugi reżyser. Od początku Małgosia Raszak-Zalewska, która cała seria ma w małym palcu Małgosiu. Małgosiu, całujemy cię, jesteś wielka. Przepraszamy bardzo. Ja teraz scenariusza też pozdrawiam. Oczywiście. Nie no, wszystkich pozdrawiam, bo to rzeczywiście była taka bardzo skrupulatna praca wielu osób i taka no, pełna zaangażowania. To wasze życie, tak jak powiedzieliście. Tak, to było 11 lat. Wasza druga rodzina. Tak, takie życie równoległe. Bo to mnóstwo czasu, tak, na plano, które się przyjeżdżało. Czasami 6.30, czasami 7, tak o, rano, rano. Makijaż, powtarzanie roli. Ona o 6 rano przyjeżdżały te dziewczyny. Rożnia Toska, ta przyjeżdżały wcześniej rano. A młodzież musiała przyjeżdżać wcześniejsza, bo te starsi przyjeżdżali później. A bo jeszcze dojechać trzeba było przecież. Dojechać. No tak, a jeszcze ja paznokcie musiałam pomalować na niebiesko. Na zielono. A tak różnie, na niebiesko, na zielono. No i tak rozczulamy się jak nad kabaretem starszych panów, bo to taka telewizja polska miała takich parę dobrych numerów, nie? Jak Jan Serce, nie powiem skromnie. Złotopolscy i ten. I żal, że już takich oryginalnych seriali, takich wiesz, jak gdyby już mało, nie widzę. Może trzeba by było tak jak wtedy zorganizować konkurs i znowu byłby klani Złotopolscy. To wiesz, że teraz już wiadomo, kto wygra, zanim się ten konkurs zorganizuje. W każdym razie Madzia została ulubienicą narodu. A jak zostałaś ulubienicą narodu? Bo nie odpowiedziałaś mi, jak się zaczęła ta przygoda? Wiesz co, tak naprawdę nie, ja mam pracę i ja się nie chcę podlizywać, ale to dzięki temu, że zaufałam Sławkowi, naprawdę. Dzięki temu ta postać rzeczywiście, ja po prostu uwierzyłam i poszłam ona za tobą. Wszystkie numer kupowała i została ulubienicą narodu, gdy zaczęła mówić kielnerka. Jestem kielnerką i to się tak spodobało. Nie wiem, oczywiście trudno to powiedzieć, ale to po prostu było dobrze napisane, dobrze prowadzone i to było ciepłe. Może widzowie myślą, że jesteśmy wariatami, że takie przepadamy, ale może tam ktoś ogląda, kto ten serial pamięta, bo to jednak już ile lat. Ile lat? No 18 lat temu 18, była emisja pierwszego odcinka. 17 lat temu emisja pierwszego odcinka. W 2008 tysięczny odcinek Wielka Pompa. 99 Gwiazdka w Złotopolicach, tak, autorski, jako film taki film, oddzielny. Tak, się przygotowałem. No i 2010 kolega, koniec emisji. No i to, kawał życia. I to jak gdyby, to by szkoda, bo to mogłoby iść. No ale nie naszło. To jeszcze na sam koniec zapytam, dlaczego pan Radosław jest Sławkiem?
Od Radosława. A, prosta sprawa, tak na planie? Tak. Nie Radek, jakoś nie, od samego początku zawsze. A ty jesteś jako Marcysia, czy jako Magda znana? Wiesz co, no teraz już jako Magda, ale przez długi czas rzeczywiście funkcjonowałam. Tak więc wszystkich widzów złotopolskich, a ogląda ich nas teraz pewnie bez liku, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeżeli Państwo by chcieli, żeby na przykład Złotopolscy byli powtarzani, na przykład na antenie TVP seriale, proszę pisać, może coś z tego wyniknie. Nie, w serialach to nie. To trzeba powtórzyć albo u Was, albo w Dwójce, wiesz, bo ja uważam, że to jest coś niezwykłego, ale i to jest... Jest miło, dziękujemy za zaproszenie. No i pozdrawiamy naszych wiernych widzów, którzy tyle lat byli Pawła nam wierni. Pawła Wawrzeckiego i Marka Siudyma. Magda Sturzyńska i Radosław Piłowarski. Tak bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. I to wszystko dzisiaj. Bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy udanej dalszej części weekendu. Do zobaczenia, dobranoc. Nic już nie cieszy cię, niech